down to sleep, lay me down. I pray my soul is mine to keep. My soul can never step outside this bed. Never into all evil. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ta gra to Penumbra Overture, a ja jestem Dart Camillus i jeszcze nie zacząłem grać, a już mam osrane spodnie. Otwórzmy najpierw te szafeczki. Mam nadzieję, że nic tam nie ma, co może mnie przestraszyć. Tu coś jest. Nie wyszło na mnie, dobrze. Glowstick, dobra. To wszystko ma skróty klawiszowe, więc... Dobrze wiedzieć, tylko na pewno i tak jak będę musiał z czymś walczyć. Tu coś jest? Nie ma. Będę musiał z czymś walczyć. A na pewno będę musiał, bo... Kartka do notatnika. No, Jezus, notatnik. Jakieś chore wiadomości. Ten karton? Coś w nim jest? Chyba nie. Jezus, jak ja się boję, co tu jest? Rury, z których kapie woda. O mój Boże, zamek cyfrowy. Dobra, nie znam kodu. 1, 2, 3, 4. Jednak nie. Notatnik, może w notatniku coś mam. Letter from worker, dobra. Ale gościu się rozpisał. 1993? To jest kod do drzwi? 1993. Rok mojego urodzenia. Ciekawe skąd ta popieprzona gra o tym wie. Udało się, tak? Tylko czy ja chcę tam wejść? Czy ja naprawdę chcę tam wejść? Przecież tam może być wszystko. Ten pokoik nie jest taki zły. Nie wiem czy wiecie... Jezus! Dźwięk otwieranej drzwi. Nie wiem, czy wiecie, ale ja nie oglądam w ogóle horrorów. Jestem... Nie trzaska i kurwa. Ja jestem bardzo strachliwy. Tu mam gdzieś latarkę. Jaki ona ma skrót? W F. Dobra, ale tylko 40% baterii. Jak ty mogłeś, cieciu, iść do takiego tunelu? Jezus, co to jest? Światło zgasło, tak? Zgasło pieprzone światło. No to teraz chyba mi te zamki cyfrowe nic nie dadzą, nie? A można... It is multifunctioning. Seems the panel is using electric magnets to attach itself to the door. Aha. Aha. Dobra. Nie wiem o co chodzi, ale tutaj jest tak ciemno. Zaraz coś na mnie wyjdzie i mnie... To, że coś mnie pogryzie, to jest jeszcze nic. Tu jest kawałek klucza. I tu mam kawałek klucza. Ale czy te drzwi... Mogę je otworzyć? Nie mogę, blokują się. Tutaj jest para. Aha, drzwi się nie otworzą, bo nie ma. Tu coś podniosłem, coś podniosłem. Tu są drzwi. Coś mi mówi, żeby tam też nie wchodzić. Można je otworzyć? Można, mój Boże, można! Przepraszam, jest ktoś w domu? Tu są kolejne drzwi. A, jest mała przestrzeń, tak? Może tym metalowym rurkiem. Weźmy ją na jedynkę. Nigdy nie grałem w gry horror. Jezus, można to otworzyć! Ja nie chcę tam wchodzić! Jest pierwsza w nocy, a ja łażę po jakichś pieprzonych tunelach. Po co mi to? Po co? O Boże. Nie, schody nie. Nie, schody, nie, schody, nie, nie, nie. Schody nie. Proszę, nie schody.
Tylko nie schody, ale to jest początek gry chyba, nie? Tu się nic nie może stać. Tu można przejść? Tylko nie wiem, po co ty chcesz tam iść, idioto. Te kartony, to one zabiły Hankę. Jezus, jak ja się boję. Można to otworzyć, no pewnie, że tak. Coś tu jest, coś zardzewiałego. Co ty robisz? To jest jakiś filmik? Nie był używany, tak. Nie używaj go, ty też go nie używaj. Proszę cię, nie używaj go, synek. Błagam cię, coś tutaj leży. Co to? Daj mi łapkę, nie mogę podnieść. Tutaj coś mamy. Aha, trzeba znaleźć paliwo. Trzeba znaleźć paliwo. Boże, jedyny, gdzie tu jest jakieś paliwo? O matko, jeszcze tu są drzwi. Pilnuję czasu, żeby za długo w to nie grać. O! Muszę go jakoś ściągnąć z góry. Czemu tu jest tyle tych kartonów? Książki mogę tylko przesuwać, tak? Czemu tu jest tyle kartonów? Nie sięgnę go? Ale mogę przewrócić półkę. Czy ja chciałem to zrobić? Gdzie to upadło? Nie mogę tego podnieść? Dlaczego nie mogę tego podnieść? No nie mogę tego dziadostwa podnieść. Teraz nie mogę nawet wejść do środka, nie mogę już. Co to? Nie wiem, ale no chciałem to podnieść. Czemu tego nie mogę podnieść? Dobra, nieważne. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Jeżeli chcecie, żebym dostał zawału... to łapkujcie i piszcie w komentarzach. Być może, jeżeli moja chciwość wygra nad zdrowym rozsądkiem, będzie z tego jakaś seria. Ale nie nastawiajcie się tak zupełnie. Ja jestem zbyt strachliwy, żeby grać w takie gry. Nie to co Rojo, który wytrzymywał gorsze rzeczy. Dobra, kończę, bo to jest, jak pewnie już się domyślacie, filmik na konkurs. Ma być im krócej niż 10 minut, więc tak będzie. Dobra, pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję za oglądanie tego. Mam nadzieję, że nie uznacie mnie za ciotę, ale ja naprawdę jestem strachliwy. Szczególnie jeżeli chodzi o takie ciemne pomieszczenia i światło latarki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie jeszcze raz. Trzymajcie się, a ja idę zmienić spodnie i poszukać nowego fotela na Allegro. Cześć.